Z poszukiwaniem i potencjalnym wydobywaniem gazu łupkowego w Polsce związanych jest kilka ważnych pytań, na które ciągle nie mamy jasnych odpowiedzi. Wątpliwości budzą rozbieżne szacunki dotyczące zasobów gazu łupkowego. Pojawiają się też pytania o sposób udzielania koncesji oraz realizowanie tych koncesji przez firmy wydobywcze. Wciąż nie jest też jasne, jaki wpływ na środowisko będzie miało ewentualne pozyskiwanie gazu z łupków. Z drugiej strony tylko do końca 2011 roku szacowane nakłady inwestycyjne związane z gazem łupkowym wyniosły w Polsce 1 100 000 000 złotych, a 21 firmom już udzielono 111 koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczych. W zeszłym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła, że rozpocznie wkrótce audyt dotyczący poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu łupkowego w Polsce. Aktywność Najwyższej Izby Kontroli już na tym etapie jest w pełni uzasadniona. Chcemy wobec rangi problemu i także jego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski, chcemy przyjrzeć się już teraz, jak przygotowana jest do zmierzenia się z tym zagadnieniem administracja, w jaki sposób zostały podzielone i przyznane koncesje, jak są wykorzystywane, a to oznacza, że będziemy kontrolować nie tylko Ministerstwo Ochrony Środowiska, nie tylko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale także zawitamy do firm, które eksploatują złoża, które posiadają koncesje i będziemy tam sprawdzać, w jaki sposób te koncesje są wykorzystywane. Kontrolę NIK poprzedził tzw. panel ekspertów, podczas którego inspektorzy Izby spotkali się z wybitnymi znawcami kontrolowanego obszaru. Podczas dyskusji pojawiła się m.in. kwestia spowolnienia prac poszukiwawczych. Pomimo przyznania 111 koncesji, do tej pory dokonano zaledwie 27 odwiertów. Kolejnych 6, tylko 6, jest w trakcie realizacji. Trudno powiedzieć, gdzie tu leży przyczyna spowolnienia tego, bo jak to mówię, 111 koncesji już zostało wydanych i każdy wnioskodawca, który otrzymał tę koncesję, jest zobowiązany do podjęcia pewnych robót poszukiwawczych i wiercenia. Kontrolerzy odwiedzą więc firmy i sprawdzą, jak realizują one przyznane koncesje. Pomogą im w tym specjaliści z Instytutu Górniczego. Czy polscy specjaliści mają jednak odpowiednie przygotowanie do kontroli technologii, która jest w naszym kraju nowa? Nie jest to dla nas jak nowością żadną, bo proces szczelinowania prowadzony był już od lat, ale tylko na krótszych odcinkach otworów pionowych. Natomiast amerykańska technologia, która obejmuje szczelinowanie na odcinkach horyzontalnych, poziomych, na dłuższych długościach, chodząc do kilometra i półtora, jest to tylko jeden z elementów nowych technologicznych, ale wydaje mi się, że tutaj w tym zakresie nasza wiedza pozwoli na skuteczne nadzorowanie tych robót. Mała liczba odwiertów przekłada się na problem z oszacowaniem zasobów gazu łupkowego w Polsce. To zresztą jedna z większych kontrowersji związanych z tym tematem. W ciągu kilkunastu miesięcy przeżyliśmy w Polsce prawdziwą huśtawkę nastrojów. Przez chwilę byliśmy gazowymi potentatami, by wkrótce dowiedzieć się, że gazu łupkowego jest w sumie w Polsce niewiele. Jaka jest prawda? I czy wciąż jesteśmy skazani jedynie na przypuszczenia? Tak, to wynika z ograniczonej liczby otworów. To wynika również z tego, że koncesje są dosyć rozdrobnione, można powiedzieć, więc trudno o syntezy skali całego obszaru złożowego. Jednak mogę zapewnić, że Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Geologiczny zawsze dostarczał wiedzy rzetelnej, nie takiej na wyrost, a jeśli była ona niepewna, zawsze pisał, jakie są jej ograniczenia. Skąd jednak tak znaczne rozbieżności? Czasem jest to tylko kwestia wyłącznie matematycznej metody przyjętej do tych obliczeń. Czy warto było jednak rozbudzać nadzieję Polaków w sytuacji, gdy dostępne dane były w najlepszym razie niepewne? Świat nauki generalnie nie ma sobie nic do zarzucenia. Jest kwestia oczywiście jeszcze innych światów, świata polityki, świata tak naprawdę prawnego, świata biznesu, no, który też pewne swoje rzeczy tutaj niewątpliwie rozgrywa, ale to są rzeczy od nas niezależne. A co z polskim prawem? Czy tworzy odpowiednie ramy dla nowej technologii wydobywczej? Czy system przepisów jest szczelny i gwarantuje ścisły nadzór państwa nad wydobyciem gazu łupkowego? Profesor Marek Szydło z Uniwersytetu Wrocławskiego uważa, że w obowiązujących przepisach istnieją niebezpieczne luki umożliwiające naruszanie koncesji ze szkodą dla Skarbu Państwa. a w najgorszym wypadku nawet przekazanie koncesji przez jedną firmę drugiej, bez zgody urzędników. Czy istnieje realne niebezpieczeństwo, że przedsiębiorcy będą korzystać z tych furtek? Wydaje się tak, bo w tych przepisach prawnych o koncesjonowaniu istnieją pewne luki i pewne możliwości dozwolonych zachowań. Czasem także zachowań niekoniecznie świadomych, ale jednak mogących godzić w interes Skarbu Państwa i może dobrze byłoby zidentyfikować przynajmniej potencjalne zagrożenia na tym etapie. Jeśli kontrola NIK potwierdzi analizę prawną profesora Szydły, można spodziewać się przynajmniej kilku wniosków de lege ferenda, czyli propozycji poprawienia i uszczelnienia przepisów. Nie mniej ważna będzie w raporcie NIK próba odpowiedzi na pytanie o skutki wydobycia gazu łupkowego dla środowiska naturalnego. Mirosław Koziura twierdzi, że zagrożenia właściwie nie ma, pod warunkiem, że firmy będą przestrzegać odpowiednich procedur. Nie stwierdziliśmy zagrożenia dla środowiska. Oczywiście warunek jest jeden. Rygory technologiczne i rygory dokumentacyjne, które są przewidziane, mają być przestrzegane. I to jest podstawa. Choć zaraz dodaje. Chyba że to ta skala, która na razie ilości tych otworów, bo na razie to mamy 27 otworów. A jak będzie 500? No właśnie. Co będzie, kiedy gaz łupkowy zacznie być wydobywany na masową skalę? Czy technologii, o której słyszymy, że jest w 100% bezpieczna, rzeczywiście można w pełni zaufać? Swoje wątpliwości na ten temat wyraził podczas spotkania ekspertów w NIK profesor Świerkosz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Żadna technologia, tego nauczyła mnie dotychczasowa praktyka w ochronie środowiska, żadna technologia, którą my jesteśmy w stanie stworzyć, nie jest 100% bezpieczna. W przypadku gazu łupkowego mamy do czynienia z możliwością zarówno popełnienia błędu przez człowieka, i to niekoniecznie chodzi o błąd technologiczny, wystarczy nieprawidłowa obsługa wiertni czy jakiegoś jednego z jej elementów, oraz ze zdarzeniami losowymi, których nie możemy przewidzieć. Wystarczy, że na przykład zbiornik wód odpadowych, podwiertowych, który będzie wypełniony w 90%, nagle dostanie się w strefę nawalnego, intensywnego opadu deszczu. Tego przewidzieć nie jesteśmy w stanie, a z nawalnymi opadami ostatnio mamy coraz częściej do czynienia. I wtedy dojdzie do rozszczelnienia się takiego zbiornika i wylania tej wody płuczkowej razem z wodą opadową. Profesor Świerkosz opowiedział o kilku incydentach związanych z wydobyciem gazu łupkowego, do których doszło w Stanach Zjednoczonych. Tylko w Colorado między 2003 a 2008 rokiem władze otrzymały ponad 1500 zgłoszeń od mieszkańców o pogorszeniu jakości wody pitnej, a także o możliwych wyciekach zanieczyszczeń, w tym płynu używanego w procesie szczelinowania, do środowiska. Pojawia się więc pytanie, czy w takim razie w ogóle możliwe jest pogodzenie wydobycia gazu łupkowego z ochroną środowiska naturalnego. Ja wydaje mi się, że te sprawy są jak najbardziej do pogodzenia, ale istnieje konieczność przede wszystkim zrobienia bardzo ścisłego procesu ocen oddziaływania na środowisko przewidzianych w polskim prawie, bardzo dokładnego monitoringu zmian zachodzących pod wpływem wydobycia tego gazu, a przede wszystkim musi być zachowany kontakt ze społecznościami lokalnymi. Zakładając, że najgorsze scenariusze ekologów się sprawdziły, za 40 lat w miejscach, gdzie wydobywamy gaz łupkowy, mielibyśmy, powiedzmy, w co sam nie wierzę, ale istnieje tak jakieś niewielkie ryzyko do czynienia z pustynią ekologiczną, prawda? Czy zostawimy taką ziemię właśnie naszym dzieciom i wnukom, ciesząc się, że przez ostatnie 40 lat mieliśmy bezpieczeństwo energetyczne związane z gazem łupkowym? No chyba raczej nie. Chyba raczej na pewno nie. Najwyższa Izba Kontroli opublikuje wyniki audytu w specjalnym raporcie, który zostanie następnie przekazany najważniejszym osobom w państwie, w tym prezydentowi, premierowi, członkom rządu, posłom, senatorom. Dokładnie ten sam raport zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, tak żeby mógł się z nim zapoznać każdy obywatel naszego kraju. Daniel Michalecki, NIK.